jest. Dzisiaj będziemy uwielbiać Pana Boga przez godzinę, a później chcemy też spędzić swój czas jako wspólnota na agapie przy ciastku i przy kawie. Ja też witam Cię serdecznie. Czy wiesz, że jesteś bezcenny, bo Jezus za Ciebie zapłacił swoją krwią? Chciałabym, żebyś podzielił się tą radosną nowiną z sąsiadką, z sąsiadem i jeszcze zapytał o imię, jeżeli go nie znasz. Jesteś bezcenny, bo Jezus za Ciebie zapłacił swoją krwią. Thank you.
Panie, pierwszą rzeczą, za którą chcę wywyższać Ciebie, za którą chcę Ciebie uwielbiać, za którą myślę, że każdy z nas chce Ciebie uwielbiać, jest to, że Ty właśnie wstąpiłeś z nieba dla mnie po to, aby umrzeć za moje grzechy, za moje słabości, aby mnie zbawić po prostu. Dziękuję Ci, Jezu, i uwielbiam Cię w tym darze, największym darze, jaki nam dałeś, samego siebie, całego Twojego życia, to, co miałeś najcenniejsze, Panie Jezu. Ty oddałeś za mnie, Ty dałeś całego siebie, do ostatniej kropli krwi. I chcę Cię uwielbiać, Panie, bo gdyby nie to, nie byłoby mnie tu. Bo gdyby nie to, że Ty oddałeś za mnie życie, nigdy nie mógłbym Ciebie spotkać w moim życiu. Nigdy nie mógłbym mojego życia Tobie oddawać, cieszyć się Twoją obecnością, wierzyć w to, że będę zbawiony, że mogę być święty dzięki Tobie. Uwielbiam Cię, Jezu, w Twojej obecności, w moim życiu, każdego dnia. W Twojej obecności we wszystkich, którzy są wokół mnie. W Twojej obecności w całej naszej wspólnocie, w każdej osobie, która tu dzisiaj teraz jest. Uwielbiam Cię, Panie, za to, że Ty oddałeś za to całe swoje życie, abyśmy tu teraz mogli być, abyśmy tu mogli stać przed Tobą i uwielbiać Cię i cieszyć się Twoją obecnością wśród nas, Panie. Uwielbiam Cię. Wstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu zmarłości mój, zapłacić tu, znowu stałeś i dziś nieba królem jesteś Ty, chcę wywyższać imię Twe. Chcę Cię, Panie, wywyższać za to, że Ty jesteś Królem. Chcę Cię wywyższać za to, że Ty zstąpiłeś z nieba na ziemię, że przyszedłeś do mnie, że przyszedłeś do mojego domu, do mojej rodziny, do mojego małżeństwa. Chcę Cię uwielbiać, Panie, za to, że przyszedłeś do mnie, do mojego wnętrza, do wszystkich moich słabości, do moich brudów. Chcę Cię, Panie, uwielbiać, bo to jest powód do radości, do uwielbienia. Chcę się cieszyć, Panie, tym, że dzisiaj mogę tu stać, że Ty jesteś ze mną, że Ty jesteś pośród nas, Panie. W dzisiejszej słowie, w dzisiejszym psalmie czytamy: Alleluja, śpiewajcie pieśń nową Panu,
Chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych. Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą. Niech synowie Syjonu radują się swym Królem. Niech chwalą Jego imię wśród tańców. Niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem. Ty, Panie, mówisz nam, że mamy się radować właśnie tym, że Ty wstępujesz do nas, że mamy śpiewać, tańczyć, grać na harfie, na cytrze, na gitarze, na klawiaturze. Panie, dziękujemy Ci za to, że właśnie możemy to robić, że możemy się spotykać w Twoje imię, że możemy tu teraz stać i cieszyć się tym, że tu jesteśmy, że możemy się cieszyć tym, że Ty jesteś, że Ty nas zbawiłeś, że Ty przyszedłeś, że Ty troszczysz się o nas każdego dnia, w każdej chwili naszego życia, że Ty troszczysz się o nas wtedy, kiedy nawet my sami się o siebie może nie troszczymy. Uwielbiam Cię, Panie, w Twojej dobroci, w Twojej trosce o mnie, o moją siostrę, mojego brata, o każdego z nas, Panie. Uwielbiam Cię, alleluja, Panie. Bracie, siostro, możesz teraz powiedzieć swojemu sąsiadowi po lewej, po prawej stronie, po co tu przyszedłeś. Możesz mu powiedzieć, chcę uwielbiać Jezusa. Możesz mu powiedzieć, cieszę się, że tu jesteś, witam Cię. Możesz mu powiedzieć, cieszę się, że jesteś moim bratem, że jesteśmy braćmi we wspólnocie. Podziel się z nim radością tego, że spotykamy się tutaj na uwielbieniu. Możesz mu powiedzieć cokolwiek, co będzie przekazywało tą radość i dzielenie się Jezusem we wspólnocie, jaką tworzymy. Oh.
otwieraj moje serce. Otwieraj serce na Twoją obecność, Panie. Otwieraj moje serce. Otwieraj na Twoje działanie, Panie. W każdej chwili otwieraj moje serce, Panie, coraz bardziej na Ciebie. Na Twą miłość, na Twoją dobroć. Otwieraj, Panie. Serce, moje serce, że Ty, Jezu, jesteś pośród nas. Dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz do nas też przez nasze serca, że dajesz nam w sercu odczuć Twoją obecność, Twoje działanie, że Ty mówisz do nas przez nasze serce, że często czujemy wewnątrz takie poruszenie właśnie pochodzące od Ciebie, od Twojej obecności, od tego, co Ty do nas mówisz. Uwielbiam Cię, Jezu, w tym, że Ty potrafisz wniknąć we mnie właśnie do najgłębszych zakamarków mojego serca, że Ty potrafisz przyjść tam ze swoją świętą obecnością, że Ty przychodzisz tam z Twoją łagodnością, z Twoją dobrocią, z Twoją miłością, że Ty przychodzisz tam, abym odczuwał Twą obecność, abym mógł się tą obecnością cieszyć, aby ta obecność mnie przemieniała, czyniła lepszym. Uwielbiam Cię, Jezu. Uwielbiam Cię, że Ty właśnie w taki sposób też przychodzisz do mnie, do mojej siostry, do mojego brata, do każdego z nas. Uwielbiam Cię, Jezu. Uwielbiam Cię za to, że Ty potrafisz serce z kamienia przemienić w serce żywe, serce oddychające, serce kochające, że nawet te miejsca w moim życiu, w moim sercu, które są obumarłe, Ty ożywiasz i uzdrawiasz i przemieniasz. Dzięki Ci, Jezu. Uwielbiam Cię, Panie. Uwielbiam Cię, Panie, w tym, w jaki sposób dotykasz mojego serca. Uwielbiam Cię, Panie, w Twojej obecności, w tym, że przychodzisz do mojego serca, że chcesz tam przychodzić, że chcesz, abym ja był blisko Ciebie, abyś Ty był blisko mnie. Uwielbiam Cię, Panie. Że Ty jesteś tu.
majestat jest niesamowity. Twoja obecność, Ty sam jesteś niesamowity, jesteś piękny. Jest tyle rzeczy, które możemy w Tobie podziwiać, które chcemy w Tobie podziwiać. Jest tyle rzeczy, za które chcemy Ci dziękować, chcemy Cię uwielbiać. To jest, Panie Jezu, niesamowite, że Ty jesteś tak bogaty w swojej dobroci, w swoich łaskach, w tym wszystkim, co dla nas czynisz, w tym, w jaki sposób przychodzisz z Twoją obecnością do nas. Uwielbiamy Cię, Panie. Każdy z nas w swoim sercu uwielbia Cię na swój sposób. Każdy z nas, Panie, chce Ci wyrazić to uwielbienie dzisiaj, teraz, tu. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię w każdym momencie, w każdej chwili, w każdej radości, Panie, w każdej Twojej obecności. Uwielbiamy Cię, Panie. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię, Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię, Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię, Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię, Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię, Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię, Twoja chwała wznosi się. Słońce, księżyc, gwiazdy uwielbiają Cię. Wznoszę ręce Twoją, chwały się włączają, by wysławiać z nimi święte imię Twe. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Góry anielskie, Twoje hymny wieści śpiewają, słońce, księżyc, gwiazdy uwielbiają Cię. Wznoszę ręce w Twoją chwałę się włączają, by wysławiać z nimi święte imię. Bracie, siostro, wznieś ręce, żeby się włączyć w tą chwałę. Ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię. Możesz wznieść je wysoko, tak jak wysoko wznosi się chwała Pana. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Jezus żyje w nas, 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 Jezus żyje w nas. Jezus żyje w nas, Jezus żyje w nas. Śpiewajmy tak, żeby Pan Jezus usłyszał, że faktycznie w nas żyje. Jezus żyje w nas, Jezus żyje w nas. 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 Jezus żyje w nas. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Twoja chwała wznosi się ponad ziemię Twoja chwała wznosi się. Skoro chwała Pana wznosi się ponad ziemię, to może chciałbyś, Panie, bracie, siostro, powiedzieć Panu, za co Go uwielbiasz, za co Go chcesz wywyższać ponad ziemię. Ja, Panie, uwielbiam Cię za to, że Ty mnie pokochałeś bez
żadnych ograniczeń, bez żadnych barier, bez końca. Uwielbiam Cię, Panie. Zachęcam Cię, bracie i siostro, żebyś powiedział teraz, podzielił się, za co chcesz uwielbić Jezusa. Chwała Tobie, Panie! Panie. Że jesteś w naszych sercach. Chwała Tobie, Panie. Ponad ziemię Twoja chwała wznosi się.
Twoja chwała, Panie, wznoś się ponad to wszystko, co my przeżywamy. Panie, przyszliśmy przed Tobą, tacy, jacy jesteśmy, takich, jakich Ty nas stworzyłeś, Panie. Stoimy przed Tobą, by oddać Ci chwałę, bo Ty żyjesz w nas. To dzięki Tobie tak naprawdę możemy Cię uwielbiać. To Ty dajesz nam swoją obecność. Ty dajesz nam siłę, Ty dajesz nam odwagę. To w Tobie możemy być. To w Tobie możemy oddychać. Jezu, to z Tobą możemy się spotykać. To w Tobie możemy odpoczywać. Jezu Chryste, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego. Jezu Chryste. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, w Duchu Świętym, w Duchu Świętym. Wyznajemy swoją wiarę tu i teraz, Panie. Wiarę z serca, nie wiarę, bo z przyzwyczajenia, bo tak wypada, bo co inni o nas pomyślą, ale tak, wiarę z serca, Panie. Wierzymy w Ciebie, Boga żywego, w Ciebie, Boga, który jest tu obecny. Ciebie, Boga, który nas przemienia, Boga, który kruszy nasze serca, Boga, który nas też odbudowuje, który nas scala. Boże, my w Ciebie wierzymy. Wierzymy w przyjście Jezusa Chrystusa. Mamy nadzieję na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Z nadzieją czekamy, z nadzieją mówimy: przyjdź, Panie Jezu. Mówimy: Maranata, Panie, przyjdź. Z nadzieją czekamy. Wiarę swą,
Serca były takim domem dla Ciebie, żebyś mógł tam mieszkać cały czas, żebyś był tam gospodarzem. My chcemy być z Tobą. My po prostu chcemy się teraz z Tobą spotykać. Może tego nie czujemy, może nie wiemy, jak się modlić, ale po prostu chcemy przed Tobą być. Po prostu chcemy z Tobą być. Tak zwyczajnie. Tak po prostu. Tak jak stoi dziecko przed rodzicem i wyciąga ręce i po prostu jest przed nim. Ten rodzic go kocha tak po prostu, bo jest tak za nic. Tak my stoimy przed Tobą. Naprawdę to w Twoich oczach jest niebo. To w Twoich oczach jest miłość.
Panie, tak bardzo szukamy domu w czyimś sercu, ale Panie, to w Twoim sercu jest nasz dom. Panie, w Twoim sercu, w Twojej dłoni. Chcemy teraz tak po prostu być w Twoich dłoniach, tak bezpiecznie. Chcemy być otuleni Tobą, Ojcze, otuleni Twoją obecnością. Tak bardzo Ci tego potrzebujemy. Błąkać tyle lat, co oni. Ale chcę chodzić z Tobą w te miejsca, w które Ty chcesz mnie poprowadzić. Bo Ty jesteś Bogiem, który chce prowadzić. Swoją dłonią, swoim słowem, swoją obecnością. Stworzyłeś, żebym kochała. Ty mnie tak stworzyłeś, żebym przyjmowała Twoją miłość, ale też, żebym kochała innych. Sił i myślimy, całym sercem, duszą, mą, ze
wszystkich sił i myśli mych, całym sercem, duszą mą, ze wszystkich sił i myśli mych. Panie, niech Twoja miłość nas prowadzi. Chcemy Cię kochać z całych sił, z całych swoich myśli, z całego serca, Panie. Ty nam właśnie przypominasz o tym przykazaniu miłości, najważniejszym przykazaniu, Panie. My chcemy przyjmować tą miłość od Ciebie po to, żebyśmy umieli kochać innych, ale też żebyśmy umieli kochać siebie. Panie, teraz przyjmujemy miłość od Ciebie. Przyjmujemy. Panie, tak naprawdę przyjmujemy, bo Ty mnie stworzyłeś po to, żebym kochała, żeby każdy z nas kochał, niezależnie od tego, czy tutaj jest, czy nie ma go, czy ogląda to nagranie. Panie, Ty każdego z nas stworzyłeś do miłości, z miłości. Panie, my chcemy kochać. Panie, bo jeśli nie będziemy kochać, to wszystko będzie niczym. Bez miłości będziemy niczym, Panie. Ty nas stworzyłeś po to, żeby kochać. Kochać Twoją miłością. Taką prawdziwą, taką trwałą. Taką dobrą. Taką, jaką jesteś Ty, Panie. Stworzyłeś mnie, bym kochała. Żebym kochała, Panie. Chcę kochać. Panie, kocham. Stworzyłeś mnie. Wolni wznosimy dłonie.
aby pozostać, aby trwać przy Tobie. Serce, Panie, do wolności. Panie Jezu Chryste, Ty nas wyswobadasz. Ty prowadzisz nas do wolności. Takiej prawdziwej. Takiej, żebyśmy mogli spokojnie oddychać, spokojnie spać. Panie, spokojnie żyć w Tobie. Nie bez problemów, ale Panie, naszym problemom mówić, że Ty jesteś po naszej stronie. Że Ty jesteś większy od tego wszystkiego. I w Tobie mam wolność. Panie, Ty jesteś po naszej stronie. Śpiewać Twoje imię, Jezus. Chcemy, by nasze serce spotykało się z Twoim sercem. Chcemy mówić to imię, wypowiadać na głos to imię, Jezus. Jezus. Yeah.
Ty jesteś po naszej stronie. Cokolwiek się dzieje, Ty jesteś po naszej stronie. Twoje imię nam daje wolność, Jezu. W Twoim imieniu jesteśmy wolni. Aby pozostać, aby trwać przy Tobie. Amen. Do wiadomości możemy udać się na kartę. Zapraszamy. Proszonko malutkie. Kilka muszę nam będzie. Pierwsze. Kto idzie na kurs z Łodzi? Ręka do góry. Aleluja, bardzo dobrze. Jest po nas sporo. Jeszcze jest trochę miejsc, więc gdyby ktoś chciał wychodzić z Łodzi, uczyć się chodzić nie po lodzie, ale faktycznie po wodzie. Nie po lodzie, ale w wodzie, to jeszcze można się dołączyć. Ale kto nie szedł, to w sobotę najbliższą, w wczesnym Cieszynie, przechodzi się granicę koło zamku. I będzie to nas w lewo ulica Boszkowa, bo tam bożnica była, bo tam była synagoga po lewej stronie. I jutro, w sobotę, będzie to spotkanie z Fridem Friedmanem. Nie Friedmanem, moje imię, nie pamiętam. Friedmanem. To jest rzecz na Cieszyn. Trzy gości do tyłu, niedzielne, będziemy wybiegać. Bardzo, bardzo ciekawy człowiek, bo spotkałem w Jerozolimie. To jest Żyd mesjanistyczny, czyli Żyd, który wierzył w Jezusa. Zaangażowany też w ruchu ekumenicznym. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Bardzo głęboko wierzący człowiek, który obrywa z każdej strony za to, że wierzy w Jezusa. Obrywa bardzo od swoich braci i sióstr, od Żydów w Izraelu, za to, że się przyznają oficjalnie do Jezusa, to jest personą bardzo nieprześladowaną. Często jest niezrozumiały przez innych, jako też Izraelita. Bardzo ciekawy człowiek i warto spotkać się naprawdę, który z ogromną wiarą, bardzo poszerza horyzonty, co to znaczy wierzyć w Jezusa. Więc sobota, godzina 15, tam w synagodze, byłej synagodze, ulica Boszkowa. Będzie po angielsku z tłumaczeniem na czeski. Super, nie? Więc jak nie zrozumiesz czegoś po angielsku, no bo większość zrozumiesz, to sobie to jeszcze doczytasz, dosłuchasz z czeskiego. Dobra? Duchu Święty przyjdź, żebyśmy rozumieli, co do nas mówią po czesku i po angielsku. Kochani, ja mam takie dwa ogłoszenia, bo pierwsze takie, że wiem, że jeszcze jest listopad, ale już my się wybieramy do grudnia. A w grudniu co jest? Mikołaj! A po Mikołaju co jest? Amen! Boże Narodzenie. I na Boże Narodzenie my już też chcemy tutaj potem zrobić taką wigilijkę wspólną i chcemy, żebyśmy znowu tak mogli się poczęstować wzajemnie pierniczkami. Chciałam już Was tak serdecznie zaprosić do pieczenia, bo zazwyczaj przychodzą te same osoby i cieszę się z tego oczywiście, ale chciałabym też zmobilizować i poprosić inne osoby, żeby nam pomogły w tym pieczeniu pierniczków. To jest taki naprawdę fajny też czas, jest nam zawsze tam wesoło. Macia Ciślar dowodzi jako cukierniczka, cudowna nasza wspólnotowa. Także zapraszam Was, będzie ta możliwość 3 grudnia tutaj w klasztorze. To jest poniedziałek, więc już teraz tak Was proszę, żebyście to mieli w sercu od godziny 16. Jeżeli ktoś może być później, to też zapraszam, żeby do nas dołączył i nam pomógł, bo chcemy, żeby to pierniczko było dużo, żeby każdy mógł dostać paczuszkę z pierniczkami, tak tradycyjnie. I kochani, jeszcze drugie takie ogłoszenie. Napisała do mnie liderka wspólnoty naszej zapołuszonej również z Anglii, to jest Trombicz. I zwróciła się z taką prośbą, ponieważ pewna rodzina, która to też jest małżeństwo, które należy do wspólnoty Zacheusza w Anglii, w tej rodzinie pojawiła się choroba dziecka, skarnienie rozsiane, chłopca Mikołaja. I zwróciła się do nas z taką prośbą, czy nie wsparlibyśmy finansowo swoją ofiarę, jeżeli ktoś oczywiście chce takiej wolności i żebyśmy mogli zrobić taką zbiórkę pieniążków, ponieważ Mikołaj będzie w Niemczech poddawany rehabilitacji, aby zatrzymać na wczesnym etapie jak najbardziej tą chorobę. Dlatego się do nas zwrócili też z taką prośbą. Oni też oczywiście wspierają finansowo, ale to są naprawdę duże
koszty tej rehabilitacji, tego leczenia, więc napisała do mnie. Więc dzielę się tym z wami i też was proszę o to, jeżeli możecie, jeżeli chcecie pomóc, to będę zbierała ja czy Rysiu te pieniążki dzisiaj, również za tydzień w czwartek, a jeżeli ktoś chce, to może wpłacić to na konto stowarzyszenia, może z takim dopiskiem dla Mikołaja, dobrze? Żeby to było wiadomo, że to chodzi o tego chorego chłopca. Dziękuję. 6 grudnia warto przyjść z dziećmi, zawsze warto przyjść z dziećmi. Mamy czasem opiekę nad dziećmi i opiekuje się nimi nasza Nadzia Sidasz. W ogóle w Sarce, nie na każdym spotkaniu, ale kiedy się ona opiekuje, to chcemy też dać jej coś za to. Prosimy o taką ofiarę 5 zł za dziecko czy 5 zł od rodziny. Ale 6 warto tutaj przyjść na spotkanie. Będziemy razem z dzieciakami tutaj. Dobrze. A propos kursów i spotkań i innych rzeczy, jest nowy folder już na przyszły rok. Bardzo polecam zabrać, z tyłu leżą tam wyłożone te foldery, są też na fulcie ze wszystkimi terminami do września. Wszystkie kursy wypisane są, warsztaty jakie planujemy, zobacz, zaplanuj, fajnie jak raz na semestr być albo uczestnik jakiegoś kursu, a jeśli już jesteś w kandydaturze i w przymierzu, to zachęcam też i zapraszam bardzo serdecznie do współpracy w ekipach. Także dobrze można już planować razem z tym folderem. Można też zapraszać znajomych, rodziny, tych, którzy nie byli. Dobrze, to tyle. Za tydzień mamy spotkanie. Tematem będzie świadectwo. Będzie świadectwo. Będzie Wojtek z Kasią Gusi, tak? Tak jest. Dobrze, a teraz jeszcze się spotkanie nie kończy. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszego prefektarza na AKP na wspólny czas budowania wspólnoty.